Сергеем Зречкин. Wiek najstarszej osoby żyjącej kiedykolwiek w danym kraju. Wszystkie kraje wymienione w hymnie Polski. Cena ziemniaków w przeliczeniu na dolary. Najwyższa wysokość drzewa w każdym kraju europejskim. Polskie nazwy miejscowości przetłumaczone na język angielski. Uznawanie paszportu państwa Kosowo w Europie. Kraje, które nigdy nie zmieniają czasu na letni. Średnia długość życia w Europie. Odsetek populacji, który myje ręce wodą i mydłem po skorzystaniu z toalety. Długość linii metra w krajach europejskich. Procentowa zmiana PKB w roku 2023. Legalność konopi w państwach europejskich. Dostępność sieci 5G na świecie. Mapa krajów według ilości spożycia mięsa. Zmiana emisji dwutlenku węgla od 2015 roku. Jak powiedzieć słowo jezioro w różnych językach europejskich? Największy partner handlowy USA i Chin w roku 2000 i współcześnie. Kraje posiadające większą populację niż miasto Moskwa. Najniższe i najwyższe temperatury w historii zanotowane we Włoszech. Procentowy odsetek urodzeń poza małżeństwem.
obywatele których krajów spożywają najwięcej alkoholu na świecie? Odsetek populacji europejskiej nieposiadającej toalety w pomieszczeniach zamkniętych. Procent osób pochodzenia europejskiego w krajach afrykańskich kiedyś i dziś. Liczba kolonii kontrolowanych kiedykolwiek przez państwa europejskie. Kolor i symbole autostrad i głównych dróg. Czy dany kraj posiada zdefiniowaną granicę na Google Street Maps? Najpopularniejszy napój gazowany w każdym kraju europejskim. Najbardziej znani liderzy krajów pochodzący z danych państw. Lokalizacje 200 najlepszych uniwersytetów. Procent osób na świecie palących tytoń. Narodowość imigrantów mieszkających w Islandii. Procent osób posiadających depresję na świecie. Przewidywana otyłość wśród mężczyzn w roku 2025. Lokalizacje sklepów Lidl i Biedronka. Szacunki dotyczące europejskiej domieszki genetycznej w Ameryce Łacińskiej. Procentowa zmiana populacji w Stanach Zjednoczonych. Ilość pozyskiwanej energii pochodzącej z paneli słonecznych. Wskaźnik samobójstw wśród mężczyzn w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Kraje, które nie zostały zaproszone na pogrzeb brytyjskiej królowej. Kraje, które aktywnie wspierają osoby z mniejszości LGBT. Procent osób w Europie
potrafiących rozmawiać w języku francuskim. Zachęcamy do subskrypcji po więcej filmów z serii na mapie.